Cześć, z tej strony Daniel Janik z firmy Mental Power. To, czym zajmuję się tutaj w zespole, to przygotowanie mentalne, czyli ta część, z której nie zawsze koniecznie widać, ale to ona nierzadko ma decydujący wpływ, jeśli chodzi o zwycięstwo. Szczególnie na tym poziomie, na jakim grają nasi zawodnicy, czyli naprawdę na tym najwyższym topie, kiedy walczymy z najlepszymi zawodnikami w Europie, a więc i na świecie. Zaproszę Was teraz do ćwiczenia, dlatego też Was tak dzisiaj ustawiłem przy stołach, bo to ma swój sens. Przekaż proszę, weź jedną i przekaż dalej. Wykreślasz 30 takich, które są mniej ważne. Być może nie jest tak, że są w ogóle nieważne, ale są mniej ważne chociaż tam o 0,5% niż ta obok, którą zostawisz. Wiem, że tłumaczycie to sobie, to też... Nie podpowiada Jarek. Nie no, teraz mnie zdradzasz, jaki jestem. Stary, żeś połowę wykreślił, a nie chcieli tylko 30. HF5 najlepszych zagrań, 5 wartości. Naprawdę to już jest ostatnia. Dacie radę, ostatnia minuta. Zobacz na te wartości. Czy tam wychodzi jakiś schemat? Czy to rzeczywiście czujesz? Rodzina. Mhm. Zdrowie. Miłości, chłonność, zaufanie, co? Strzelaj. Ty daj. To nie znaczy, że inne są nieważne, nie? Może miłość. Miłość, okej. Okay. Tu sportowcy, no to wiemy, że zdrowie raczej ma wpływ. Rodzina? Każdy powiedział. Nie. O, prawie każdy. Almost everyone. 99%. No i tu już się rozłożyło różnie. Ale jest waszą pracą. Znajdźcie też powiązanie z tymi najważniejszymi wartościami, a nie będziecie się przez większość czasu musieli martwić o jakiekolwiek wewnętrzne motywy, żeby mi się chciało. Po prostu wstaniesz i pójdziesz. Moja praca polega przede wszystkim na tym, że pracujemy nad naszą metodyką Mental Power, czyli budowaniem pewności siebie, prawa do porażki, koncentracji, spokoju wewnętrznego oraz nawyku zwyciężania. To indywidualnie, ale również zespołowo, bo tam też ma znaczenie, żeby zawodnicy sobie ufali, żeby się ze sobą dobrze czuli, żeby mieli pewność, że to, co oni wnoszą, jest też doceniane przez zespół i że dzięki temu wszyscy możemy wygrywać. Oj, Tomek! O! Zgiął się trochę? Zaufaj i jedziesz. O! Brawo! Dobre! Następny. Nie róbcie sobie jaj. Dobra? Bo to też o to chodzi. Bo raz stracone zaufanie tu, wyjdzie też tam. Powiedzcie, kiedy mogę. Już możesz chyba. Już! Do programu Join Bertus dołączyliśmy głównie dlatego, że po pierwsze jesteśmy pasjonatami sportu, sami wywodzimy się ze sportu, ja z piłki ręcznej, Jakub z siatkówki, dlatego to było dla nas tak bardzo, ale to bardzo bliskie. No i ta zasada, która obowiązuje w sporcie, czyli fair play, również jest bliska naszemu sercu. A dodatkowo jesteśmy biznesmenami, też mocno działamy pod kątem biznesowym i wierzymy w to, że zasada win-win znowu obowiązująca w biznesie również jest istotna. Join Bertus dla nas jest właśnie takim połączeniem tego wszystkiego. Z jednej strony sportowy duch, a z drugiej strony biznes i coś, co może wnosić wartość do życia innych. Gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża. Znani z piwa.